Gorące, gorące, gorące paski. Lot pojazdów pożarniczych jest to impreza organizowana dla strażaków, dla ludzi, aby przybliżyć tematykę pożarową, sprawy bezpieczeństwa, no i wszelkie formy, jakich się używa podczas działań gaśniczych. W tym roku rekord 43 jednostki, w tym dwie jednostki z trzech. Z jakich okolic przyjechali strażacy? Bardzo różne. To jest OSP Grodzisze Świdnica, OSP Grodzisze Ząbkowice, Szalejów Górny, czyli to rozbieżność jest, no myślę, że województwa. W trakcie festynu będzie przeprowadzane takie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Będzie podpalony olej na kuchence gazowej, który strażacy będą gasić. Po prostu pokażą formę, jak nie robić, jak tego oleju nie gasić. A z roku na rok to wszystko się zwiększa. Nawet tak jak widzimy, same jednostki w tamtym roku było 28 wozów, w tym roku jest 43, a więc ten zlot z roku na rok się rozrasta. Ruchom OSP żyje się, wydaje mi się, mówiąc na swoim przykładzie, może powiedziałbym źle, to bym powiedział źle, ale nie jest łatwo, na pewno nie jest łatwo, dużo pracy własnej, wkład, to po prostu strażacy dużo wykonują pracy, muszą wykonywać tą pracę, zresztą jesteśmy do tego powołani jako ochotnicy, ale nie jest źle. Jeżeli chodzi o wyposażenie jednostek, to zdecydowanie to wszystko się zmieniło w poprzednich latach. No naprawdę trafia do nas coraz lepszy sprzęt, coraz bardziej specjalistyczny sprzęt przede wszystkim. No i bolączką na pewno są samochody, które niestety są drogie i trzeba poczekać na tą wymianę. Sami z tym się borykamy także. Największy problem, wydaje mi się, jest, jeżeli chodzi o ochotników, o kierowców. Jest problem z kierowcami, bo nikt w dzisiejszych czasach nie robi kursu na prawo jazdy, na ciężarowe samochody, żeby jeździć w straży, no bo wiadomo, że to się robi. Ci, co mają takie prawo jazdy, jeżdżą zawodowo. No i jest po prostu problem. Jeżeli chodzi o samych ochotników, myślę, że tutaj kwestia jest promocji, edukacji młodzieży, żeby ich pozyskiwać w jak najszybszym czasie, czyli najmłodszym wieku, i wtedy nie ma problemu. Jeżeli w danej OSP działa młodzieżowa drużyna pożarnicza, nie ma problemu ze strażakami, ale to też średnio wygląda. Tutaj, tak jak widzimy za nami, samochody pożarnicze, to jest, no, każde dziecko chciałoby być strażakiem albo w dzieciństwie, a więc tutaj i przybliżamy im to wszystko, tak jakby na żywo, prawda? Mają tutaj relacje, nie muszą czekać na jakieś drzwi otwarte. Myślę, że to wpływa.